Witam, mówi Warsz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Dramatyczne zapytanie internautki. No oczywiście wynika z tego, że któryś z doktorów prowadzących, wystawiających zwolnienia lekarskie, no zapomniał o tym, że jak się zwolnienie kończy, no to wypadałoby poinformować pacjentkę, że no, trzeba się starać o jakiś zasiłek rehabilitacyjny. Szczególnie jeżeli zwolnienie na pewno będzie przeciągnięte. Zapytanie internautki, witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc i informację. Czy po zakończeniu okresu zasiłkowego, to jest po 182 dniach chorobowego, który zakończył się w dniu 12 września 2011, powinnam dalej mieć wystawiane L4? To jest do czasu uzyskania odpowiedzi z ZUS-u o świadczeniu rehabilitacyjnym. Wniosek na świadczenie został złożony dopiero no, 9 września, czyli prosty rachunek 3 dni wcześniej. Za około 3 tygodnie powinna przyjść informacja z ZUS, tylko nie wiem, czy będzie to wezwanie na komisję do ZUS, czy decyzja o przyznaniu świadczenia lub o jego odmowie. No, dodam, że jestem po operacji kręgosłupa szyjnego, gdzie podczas zabiegu doszło do uszkodzenia nerwu krwotaniowego wstecznego i porażenia struny głosowej prawej. W związku z tym od 6 miesięcy nie mam głosu, a jestem pracownikiem poczty i głos mi jest niezbędny do powrotu do pracy. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. No, porażenie nerwu krtaniowego, naprawdę nieciekawa sytuacja. Ale odpowiadając na właściwe pytanie, no, miła pani, lepiej mimo wszystko mieć jakieś zwolnienie lekarskie, nawet jako tylko miałoby służyć usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Ciągle pani jest pracownikiem. No, zakładam wariant negatywny, że ZUS nie przyzna tego świadczenia, no to to zwolnienie nie będzie płatne, no ale przynajmniej będzie usprawiedliwienie. No, natomiast z opisu sytuacji wynika, że no, mam nadzieję, że decyzja będzie pozytywna, chociaż w naszym kochanym ZUS-ie to naprawdę są same dobre, pozytywne decyzje. Także na tym kończę, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Zapraszam tutaj na mojego bloga. Zapraszam koniecznie do komentarzy podobnych przypadków lub swojego przypadku na moim kanale Lekarz Medycyny Pracy.